będzie oszczędniej, cieplej i estetyczniej w suwalskich placówkach oświatowych. Wszystko za sprawą dofinansowania na termomodernizację, które otrzymało miasto Suwałki. Koszt inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych. Przyznane dofinansowanie wynosi ponad 4,5 miliona złotych. Pieniądze na trzy projekty złożone przez miasto pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tych projektów zostaną poddane takiej gruntownej termomodernizacji budynki szkół, szkoły podstawowej nr 9, drugiego liceum ogólnokształcącego oraz czterech przedszkoli w naszym mieście i poradni pedagogiczno-psychologicznej w Suwałkach. To kolejne inwestycje w suwalskiej oświacie. W tym roku miasto realizuje bowiem również duży projekt rozbudowy placów zabaw i części rekreacyjnych w miejscowych przedszkolach. Wszystko opiewa na ponad 2 miliony złotych. Planowane termomodernizacje wpłyną natomiast na obniżenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Szacujemy, że właśnie po tych termomodernizacjach koszty funkcjonowania tych obiektów, te bieżące koszty spadną od 40 paru do nawet 60% także w skali roku, także to jest bardzo duży zysk dla samorządu. Te środki oczywiście, które zaoszczędzimy, będą przeznaczane w kolejnych latach na inwestycje. Zachowanie obecnych cen prądu ma przynieść zakładana właśnie w Suwałkach trzecia już grupa zakupowa na energię elektryczną. Dotychczas swój udział w grupie zadeklarowało około 50 podmiotów. Są to wszystkie placówki miejskie, mówimy to szkoły, przedszkola, również spółki miejskie, ale oprócz tych podmiotów typowo miejskich są w ramach do tej grupy zakupowej wchodzą również podmioty zewnętrzne, takie jak chociażby suwalskie spółdzielnie mieszkaniowe. Tutaj cztery spółdzielnie razem z nami zdecydowały się tą grupę utworzyć. Swój udział w grupie zadeklarował też Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa czy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Grupa wspólnie ogłosi przetarg na zakup prądu na najbliższe 2 lata. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie cen na poziomie przynajmniej zbliżonym do obecnego. Widzimy, że na rynku energii wahnięcia się dosyć duże następują. Spodziewamy się tendencji jednak wzrostowej cen prądów i mamy nadzieję, że grupa zakupowa nie przyniesie, wiemy, że nie przyniesie nam tak znaczących oszczędności jak w poprzednich latach, natomiast mamy nadzieję, że pozwoli nam zachować obecną cenę na kolejne 2 lata.